Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie. Witaj, Natalio. Mogę wiedzieć, gdzie ty byłeś? A tak. Byłem ćwiczyć. Akurat ci uwierzę. Naprawdę. Skakałem, robiłem pompki, przysiady. Kto cię tego nauczył? A, to dziewczyny z zespołu Crazy Jumps. A, chyba, że tak. No właśnie, słuchajcie, to już ostatnie nasze spotkanie w tym cyklu Ferie z MDK. Może sobie Tomek usiąść. Popij wody, bo widzę, że bardzo się zmęczyłeś. Lepiej? Dużo lepiej, Natalio. Okej. Okay. A teraz? Teraz zapraszamy w takim razie na nasz ostatni odcinek. Dzień dobry, witam Państwa. I dzisiaj zaprezentujemy krótki pokaz umiejętności skakania na linkach i na skakankach. Zaprezentuje go zespół Crazy Jumps w takim bardzo okrojonym składzie, no ze względu wiadomych, prawda? Kilka dziewcząt dzisiaj na linkach i na skakankach zaprezentuje swoje umiejętności. Zapraszam, proszę bardzo. Zapraszały dziewczęta z zespołu szkół numer 2. Julka, Ada, Małgosia, Julka, Iza i Nikola. Pozdrawiamy. Dzień dobry, dzieciaki. Witam serdecznie. No już trochę czasu w tej pracowni spędziliśmy. Ferie zbliżają się ku końcowi i to już nasze ostatnie spotkanie podczas tych ferii, ale jakie produktywne, prawda? Ile zrobiliśmy, zobaczcie, tych zwierzątek. Nasze zoo jest pełne dzięki waszej pracy, no i pana Rysia, który te wszystkie zwierzęta wspólnie z wami stworzył. Na koniec coś mi dzisiaj w nocy myszka coś mówiła i mówiła, że coś chce przynieść. Panie Rysiu, czy ja mógłbym ją zawołać? Tak, bo tak, ona zawołamy. Coś ma. Właśnie, ja tak mam pusto, nie pusto wiem. Tutaj. No, no pusto, właśnie. Nic nie... Myszko, myszko, myszko. O, idę, idę, idę. Oj, jestem. Zobacz. Cześć dzieciaki. Cześć! Tomek, przytrzymaj! No, przytrzymać. O, ale się napracowałem. Przyniosł. No, cześć panie Rysiu, no, cześć dzieciaki. Cześć. O, wiedziałem, że to ostatni odcinek
i chciałam, żeby tak było magicznie i chciałam coś wyczarować, ale nie umiem. Nie umiem. Chciałam coś wyczarować, ale nie umiem. Ale wiem, że ty, Rysiu, umiesz, bo tak mi Tomek mówił. Prawda? Tak, tak mówiłem. No, czy byś coś wyczarował z tego cylindra? No, ja bym chciała coś zjeść, ale nie wiem, czy ty byś mi coś... Zobaczymy. To daj ten cylinder, spróbuję coś wyczarować. Coś wyczarujemy? Proszę, dzięki, proszę, Rysiu. Teraz musimy czarować. Mamy tylko wodę i pędzelek. Nie wiem, może tym pędzelkiem? Pokus, pokus. Co to? Co my tu mamy? Tomek! Widziałeś, dzieciaki? Widzieliście, co tam jest? Coś do zjedzenia! Założę sobie ten cylinder. My dzisiaj nic nie będziemy robić, tylko jeść! No, będziemy jeść i coś robić. O! Naprawdę? No, słuchajcie, no dzisiaj mamy takie fajne zajęcie. Nie wiem, czy któryś z was robi, może część robiła. Dzisiaj będziemy robić zwierzęta z chrupek kukurydzianych. Najprostszy sposób, poproście rodziców, żeby wam kupili chrupki kukurydziane. Można przy okazji się trochę zjeść, ale mówcie, że to jest do pracy. Musicie mieć do tego, żeby zrobić jakąś pracę. Najłatwiej, jak zrobić coś z tych chrupek kukurydzianych. Słuchajcie, widzicie, że tu jest woda. Mam wodę i pędzelek. To oczywiście mój magiczny cylinder, z którego się wysypały te chrupki. Nie wiem, kto je tam... No, ale no, czary ja mary. No. Ja nie. Tomek, ty! Ja też nie. No, słuchajcie, bierzemy wodę, lekko moczymy pędzelek, smarujemy chrupkę. I przykładamy drugą chrupkę. Chwilę trzymamy. Zobaczcie, ona się trzyma. O, woda jest magicznym klejem. Tak, Rysiu. Zobaczcie, woda to są czary. Mam ten cylinder i wszystko właśnie można wyczarować. Następną smarujemy wodą i przykładamy. Nie wiem, co z tego zrobię. Może coś wyjdzie. Wyczaruję, tak patrzę. Może wyczaruję z tego, co tu mogę wyczarować. Chyba pająka wyczarujemy. O! Pająka? No, myszka się nie boi pająka. Nie. Już nie bała się u nas węża. No nie bała się. Nie bała się kota. No to pająka też się nie boi. Nie będę się bała. Nie, pewnie. Nie. Słuchajcie, i sklejamy. Przyklejamy jeden. To po pewnym czasie samo wystaje i on będzie utwardzony. Jeżeli na początku robimy, musimy uważać. I słuchajcie, smarowanie wodą nie za dużo, bo jak będziemy bardzo dużo wodą smarować, to ta chrupka nam się rozpuści. Tylko troszeczkę. Trochę wody i o. I teraz musimy to połączyć razem. O tutaj. I mamy takie koło. To koło to będzie... Na bazie tego koła zrobimy naszego pajączka. Teraz byśmy musieli mu zrobić, możemy w środku zrobić drugi, tak żeby tułów wyszedł tego pająka, a nogi będziemy dokładać na końcu. Muszę wam powiedzieć, dzieci, że to zależy od waszej inwencji. Tak. Możecie różne z tego przedmioty tworzyć. Mogą to być pająki, mogą to być węże, ale mogą to też być jakieś budowle. Tak. Wszystko zależy. Można jaskinie dla tych naszych zwierzaków zrobić. Wszystko. Albo miski do picia. Tak. My tu robimy takiego małego. Albo można zrobić, drogie dzieci, żółwia. Też. Może żółwia zrobimy. Tu właśnie Tomek podpowiedział. Myszko, co, robimy żółwia? No, ja bym chciała żółwia. Żółwia, dobra. Będzie może być? Może być. Ale fajosko. Będzie żółw. O, proszę bardzo. Ale nogi będą wystawiać, no, czy tylko skorupę żółwia zrobimy? Myszko. Może być skorupa i tak z boku przygniemy jego główkę taką. Dobra. Albo zobaczymy. O, smarujemy wodą, czyli klejem i łączymy. I robimy następną warstwę. Proszę bardzo. Pamiętacie? Ja tak patrzę, Rysiu, że to może z tego będzie igło. No. No, jest zima, to może być iglo. Czyli taki domek Eskimosów, w którym oni mieszkają. Może być. No tak musimy, słuchajcie, robimy, zobaczymy, każdy niech sobie myśli, co to ma być. I to będzie takie czary-mary,
Każdy zrobi to, co będzie chciał. Zobaczcie, miał być pająk, potem żółw, a tak naprawdę wyjdzie iglo. Jakie czary tu robi ten Rysiu w naszej pracowni. O, słuchajcie, jest. To co, iglo robimy? Robimy iglo. Dobra, jeszcze jedną warstwę i będziemy mieli iglo. Że teraz mamy zimę, to może chociaż być jak... będzie iglo pięknie, u nas. Pięknie. Tak, no właśnie. To takie iglo, które będzie można zjeść. Tak. Tylko jeżeli będziecie chcieli zjeść, to musicie pamiętać, że musi być czysty pędzelek i czysta woda, żeby wtedy można po wyschnięciu możemy sobie zjeść. O, już mamy prawie koniec tego naszego iglo. O. Tak mi jest trochę smutno, że to już ostatni odcinek, tak. Ale mam nadzieję, że było fajnie, bo ja się dobrze bawiłam. A wy dzieci dobrze się bawiłyś, te? No, dzieci na pewno się dobrze bawiły. No to ja się bardzo cieszę, bo ja też, o ile ja jestem teraz mądrzejsza, ile rzeczy wiem, jakie można tworzyć, wyrabiać i z was na pewno wyrosną jacyś konstruktorzy, tak, którzy będą pięknie budować różne rzeczy. Iglo. Brawo Rysiu, brawo Rysiu. Słuchajcie, o przepraszam, Dymeczko, zrobimy... Sfotografujcie wasze zwierzęta, jakie zrobiliście i to, co zrobiliście z chrupek, mogą być to iglo, mogą być to jakieś zwierzęta i przyszliście do Domu Kultury, damy jedną nagrodę jako mistrza ferii w wykonaniu zwierząt. Zwierzęta mogą być pomalowane. Proszę przysyłajcie na adres mailowy Domu Kultury zdjęcia z imieniem i nazwiskiem i będą brały one udział w konkursie i ktoś dostanie nagrodę jako mistrz ferii sztuk plastycznych. No to podsumowując, dziękujemy wam bardzo za te spotkania, za to, że byliście wspólnie z nami, że spędziliście ten czas bardzo aktywnie. Cieszymy się, że mogliśmy to dla was zrobić. No i oczywiście wysyłajcie, tak jak pan Rysiu powiedział, zdjęcia waszych zwierzątek i te najciekawsze zdobędzie nagrodę. Nagrodę niespodziankę, panie Rysiu? Tak, nagroda niespodzianka. Warto. Więc kochani, dziękujemy bardzo jeszcze raz. Mam nadzieję, że to nie był stracony czas. Dziękujemy panu Rysiowi. Dziękujemy tobie, Myszko. Byłaś cudowna. No jasne, ale Tomek, tobie też chciałam podziękować. No, dziękuję bardzo. Ale przede wszystkim wam, Myszko, dzieciom. Do zobaczenia. Myślę, że już skończy się pandemia i będziemy mogli się już niebawem wspólnie spotkać tutaj w Domu Kultury, gdzie zapraszamy was wszystkich do kina na różne imprezy tuż po pandemii. Trzymajcie się i zapraszamy! Pa, pa! Pa, pa.
Dzień dobry. Jak ten czas szybko leci, bo to już teraz 9. No i niestety chyba, bo ostatni odcinek w te ferie. Mam nadzieję, że również interesujący jak poprzednie. Mam nadzieję, że nadal się dobrze bawicie i próbujecie niektórych potraw, które wraz z Asenem wam pokazaliśmy. No właśnie, a propos Asen, ja już tak jestem wyćwiczony, że już mógłbym może sam zrobić, ale nie jestem tak pyszny. Smakowicie to może pyszny jestem. Proszę Państwa, zapraszam. Nasz bohater, Asen. Witaj, Asen. Witaj. Dzisiaj w naszej kolejnej podróży kulinarnej Asen powiedział, że zabierze nas do Tajlandii. A co w Tajlandii? Pad Thai. Pad Thai. Gdzieś słyszałem, że będzie to kuchnia na bazie makaronu i warzyw. Dokładnie. Smażony. Zapraszam. Tutaj mamy składnik, który potrzebujemy do zrobienia tej pad thai, to znaczy potrawa smażony. Tutaj mamy makarony ryżowe. Oczywiście możemy próbować, jeśli mamy makaron ryżowy, możemy wziąć ten zwykły z mąką pszenny, bez problemu. Tutaj mamy cytryny, mamy trochę mięta, tutaj mamy trochę szczypiorek, tutaj mamy dymka. Cebula, tak, dymka. Tak. No, tak. Krewetki, tutaj mamy trochę pietruszka, jajko, orzechy, może być, tutaj mamy takie dwa odmiany, mamy orzechy i mamy orzechy rzemne, bez, niesolone. Tutaj kiełki mamy i tutaj mamy trochę cukier brązowy. No, wygląda to apetycznie. Ale najpierw musimy przygotować sos. Sos to jest tamarind. Tamarind to jest taka pasta. Tutaj dodajemy ten pasta z ciepłej woda. Jest bardzo kwaśna, trochę jak cytryny. I kiedy będziemy karamelizować i smażyć, ona będzie trochę taki słodszy, trochę jak karamel. Tak można powiedzieć. I mam prośbę, czy może startować właśnie... Jasne, służę pomocą oczywiście, jak zwykle. Bardzo dobrze. Załączamy. A na czym smażymy dzisiaj? Na średnia temperatura najpierw. Tak. Ale na oleju czy na masełku? I teraz ani jedno, ani drugi. Na inny olej, tutaj to jest taki, no to jest pisane olej do woka, a tutaj mamy mieszanka olej, to jest olej sojowy plus olej sezamowy. Ile wlać tego, szef? Trochę łóżka i będziemy dodać tak. Łyżeczka, łyżka. Łyżka. O, piękny. Dziękuję bardzo. Kiedy jest ciepły, i tutaj będziemy już zaczynać z tym, kiedy będzie ciepła patelnia. Aha. Już będziemy mógł wylać tego. I potem, kiedy będzie zaczynasz parować troszeczkę, będę wrzucasz tutaj. Mamy, to wygląda trochę jak feta, albo taki ser, albo jak twaróg, nie? Tutaj to jest tofu. To jest roślina, które zrobili... Mogę spróbować. Oczywiście. To zrobili pastą, zrobią z tego. I dużo kuchnia azjatycka robią dużo rzeczy. Generalnie nie ma smaku. Nie ma smaku. Ale ma taki fajny charakter. Ona biorę smak od sos, od produkty, od smażenia. To napompuje, ona się inspiruje, ona wciąga. Inspiracja. Życzymy wam inspiracji w kuchni. Powoli nam się rozgrzewa. Kiedy już waliliśmy olej, to znaczy nie olej, tylko... Te mieszanka olej, tak. Sezamowy i ten. Pachnie. I tutaj będziemy dodać delikatnie, bo olej i woda się nie lubią. A tutaj delikatnie trzeba to zrobić. Tak, będziemy delikatnie to zrobić. I to też ja? Proszę. Tak jest szef. Dobrze, i dodasz troszeczkę. Całość? Nie całość, tylko połowę. O. Super. I teraz tego. Proszę. I wylać od razu. Bardzo dobrze. Muszę wam powiedzieć, że zaczyna mi się to podobać. Smażymy. Kuchnia tajska. Kilka minut, żeby była, jak się nazywa, żeby była, ten tofu żeby było trochę smażony. Który bierze kolory. Rozumiem. I teraz będziemy dodać do tego tutaj te dymka. Proszę.
piękny. I krewetki. Zaraz od razu, tak? Tak. Piękny, bardzo dziękuję. Od momentu, kiedy wrzuciliśmy krewetki, musimy odczekać. Czeka taki 10 minut, to jest trochę jak ryba, taki to znaczy, że ono potrzebuje taki podsmażenia, nie musi być tak dużo gotować, bo potem będzie jak guma do rzucia, będzie takie za twarde. Tak, o, dobrze kolory biorzy, o, fajny zapach. No, już zaczyna, bardzo dobrze. I teraz dodajemy makaronu. Taki jest jeden garść, nie wszystko, taki... No, chyba będziesz musiał mi pomóc. Tak, poczekaj. Bardzo dobrze. Oho. O, jak nam się... Piękne. I to mieszać, i mieszać, i mieszać. I mieszamy. Wszystko w naszej kuchni jest możliwe. Bardzo dobrze. Ładnie nam się to rumieni, ładnie się nam tak smaży. I mieszamy wszystko i mieszamy to i potem dodajemy. Jajko. Tutaj się miesza dobrze, o, bardzo dobrze. Tomek, robisz idealny. Teraz na bok, może dodać miejsce, o, super, na bok. Tutaj robimy taki omlet. O. I kiedy już jest, ten omlet się robi, od razu, potem możesz mieszać wszystkiego, tylko omlet ma być obok. Piękny. Tutaj dodamy trochę cukier tutaj. Czysta cukru. Tajska kuchnia. Super. I teraz możemy mieszać ten omlet, już jest prawie zrobiony. I teraz możemy mieszać wszystko razem. Całości z... Tak. I wszystko mieszać. O, piękny, o. Bardzo ładny. I chyba myślę, że... Teraz, mamy. Tak, mamy. Bardzo dobrze. Super. Wylamy tutaj. O. Piękny. Bardzo dobrze. Możemy wyłączyć tam. Tak. Przymieszymy tutaj. I tutaj mamy wszystko to, co zrobiliśmy, co smażyliśmy. I teraz możemy dodać tych orzechów, które poprzednio. Orzechów nie podsmażamy, chociaż słyszałem, że niektórzy podsmażają. Tak, można oczywiście. No. Ja zawsze zrobię bo szybko się, kiedy są tak mielone, szybko się palą. Aha. I tutaj mamy... Rukola. Kołki. To są kołki. Aha. Rukola. Kołki. Kiełki. Kiełki. Kiełki czy kółki? Kiełki. Kiełki. Bardzo dobrze. I teraz cytrynę. No to jest ta kropka nad i, moi drodzy. Skrapiamy wszystkie potrawy cytryną prawie. Ma to swój niepowtarzalny pewnie smak. A, bo jesteśmy w Tajlandii. To już nie jest tak łatwo. No, to jest zadanie. To jest zadanie. Nie wiem, czy będę umiał. Ci proponuję inna wersja. Tak. Pięknie to wygląda, popatrzcie. Ufam, że i też tak smakuje. Zobaczcie, pyszne. Gdyby mi się nie powiodło, ale będę walczył, więc spróbujemy. O, dobrze, bardzo ładny. Mm.
wyraz mojej twarzy i tego, co czuję wewnątrz, jest prawie nie do opisania. Dlaczego prawie? Dlatego, że twarz moją widzicie, a wnętrzności przebiegł potężny dreszcz pyszności. Asem, bardzo ci dziękuję. Proszę. Cudowne. Muszę powiedzieć, że złe słowo w oku. Muszę powiedzieć, że moi kochani, to już koniec. Koniec naszych wspólnych spotkań. Myślę, że przez te 9 odcinków inspirowałeś naszych przyjaciół, którzy to oglądali. Że są zainspirowani tym, że będą korzystać z tego, co tak. My tutaj przez te będzie odcinki... Pisane, tak. Przepisy będą pisane we strony. Na pewno je zobaczycie, jak to przyrządzić. Więc bardzo dziękujemy, że znaleźliście czas, że mogliśmy być w waszych domach i dziękuję. Że mogliśmy tej podróży wspólnie uczestniczyć z Asenem. Asen, bardzo ci dziękujemy. Mam nadzieję, że nie mówię ci żegnaj, tylko do zobaczenia. Bon voyage. Bon voyage, właśnie. I myślę, że będziemy wracać do tych w późniejszym czasie do podobnych odcinków kulinarnych podróży. Wam życzę odporności na rzeczywistość. No i co? Do zobaczenia. Au revoir. Cześć, witajcie, z tej strony animatorka Beata oraz moja bratanica Zosia. Zosia ma 6 Cześć. Lat i wita się z wami serdecznie. Cześć! W dzisiejszym odcinku wykonamy... Bałwanka. Bałwanka, dokładnie. A do bałwanka... Śnieg. Taki tak, będziemy również tworzyły sztuczny śnieg, ale najpierw zacznijmy od bałwanka. Tak. Do jego wykonania potrzebujemy białej, czystej skarpetki. Potrzebujemy, no może być coś sypkiego, ale może to być kasza jęczmienna, może być to ryż, może być to groch, cokolwiek, co wsypiemy do środka do skarpetki. Co oczy! Jeszcze? Tak, takie oczy kreatywne, które też przykleimy do jego trzeciej kuli. No spadł. Spadło jedno oko, ale tym się nie przejmujemy. Mamy na szczęście więcej takich w zapasie. Co jeszcze? Taką oto srebrzystą tasiemkę, ale może być każda inna. Tutaj ten kreatywny drucik będzie nam służył jako... Nos, dokładnie. Nos bałwanka. Zamiast czapki nasz bałwanek będzie miał co? Włosy. Będzie miał włosy, tak sobie wymyśliłyśmy z Zosią. No i guziki można przykleić. Wyciąć z czarnego papieru, ale... Albo zrobić no właśnie, markerem czarnym. Narysuję guziki bałwankowi markerem. Okej, nożyczki oczywiście też się przydadzą. To co, zaczynamy? Tak. Zaczynamy. Zosiu, otwieraj skarpetę. Ty musisz ją mocno rozszerzyć, a ciocia wsypie kaszę do środka, okej? Okay? Tylko trzymaj mocno, tak? A ciocia wsypie kaszę, tak? Aby powstała nam... Pierwsza, ta dolna kula naszego bałwanka. Sprawdźmy. Jeszcze możemy sypać. Jeszcze mocno trzymaj, rozszerzaj. Mhm. Dobra, sypiemy, sypiemy. Tak. Jeju, kurzy się. Tak. Dobra, teraz zobaczmy, czy będzie ok. Myślę, że tak. Zobacz. Możemy ją mocno tak tutaj o... ścisnąć, aby ta kula była, zobacz, taka naprawdę no, w rozmiarach pokaźna. Teraz wezmę kawałek tej oto wełny i zwiążę tutaj przy górze tej kuli. Musisz przytrzymać teraz skarpetkę naszego bałwanka, tak? A ja zwiążę, o, i tak nie Ale będzie, mocno, no mocno, mocno, i tak nie będzie tego widać, bo bałwan, o, będzie przecież z kilku kul, prawda, zbudowany. Dobra, to nadmiar tego można odciąć i mamy pierwszą kulę naszego bałwanka. Teraz tworzymy drugą kulę. A potem głowę. A potem tak, zazwyczaj bałwanki mają trzy kule i nasz też taki będzie. Poczekaj, większą tą dziurę, bo ja nie widzę. O, jak sypać. Tak, trzymaj, trzymaj, ok. Zobaczymy, czy będzie wystarczająca Dobra. Ilość naszej... Kaszy. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Taką małą to my możemy zrobić na górze, ale teraz troszeczkę więcej wsypiemy kaszy. O matko, ja też. Myślę, że teraz będzie ok. Okej. Dobra. Tak. Troszeczkę ją ubijemy. Tak.
Izosiu, trzymaj. Można zakręcić go troszeczkę. Trzymaj. Żeby też było trochę mocniej. Tak. I ja teraz zawiążę tutaj wełnę na drugiej kuli naszego bałwanka. Odcinamy nadmiar wełny i zabieramy się za tworzenie tej trzeciej głowy. Kuli, czyli głowy naszego pana bałwana. No, tutaj. Tak. Widzicie, jednak warto mieć kogoś do pomocy. Bo to nie jest czy starsze łatwo. Rodzeństwo, czy kogoś dorosłego, tak kogoś z rodziców. No i mamy, o. Głowę. Tak, mamy głowę. A. Tak, trzymaj Zosiu, trzymaj, bo ja teraz zwiążę kolejną, o, jego część. Tak. Będzie mieć takiego koka, a tutaj tak. Taką fryzurkę. Może mieć, tak, koka. No dobra, i nadmiar odcinam. I teraz, kochani, to też mogę odciąć, to nie będzie nam potrzebne. Poczekaj, Zosiu, uwaga na paluszki. To odcinam. Tak. Koczek. Okay. No może być koczek. I teraz to co, zabierzemy się za dekorację naszego bałwanka. O, mamy zimę, więc kochani, oczy? Takie zabawy z tematyką zimową są jak najbardziej wskazane. No to jak uważasz, teraz robimy oczy. Przyklejamy oczy. Oczy kreatywne, dostępne w sklepach papierniczych. O. Udekorujemy jego twarz. Tak, Zosiu, przyklej jedno oko, drugie oko. Tak, już mamy jedno oczko. Dobra. I drugie. A ja zabieram się za tworzenie czuprynki dla naszego bałwanka. Tak, będzie miał włosy. Będzie miał włosy. O, tak. Zrobimy tu, tu natniemy. Och, można wykorzystać klej, może magik ten wpłynie, może będzie bardziej trzymał nasze kreatywne oczy. I mamy, słuchaj, zobacz, włosy. Dobra, nie przyduszaj tak mocno, dlatego one, o delikatnie, jest. I teraz tutaj założymy mu fryzurkę, o, zobacz. Bałwanek. Tak, bałwan będzie miał. Miał fryzurę marchewkową. Tak. Okej, okay, niech będzie. Tak. Okej. Okay. I teraz, Zosiu, zrobimy nosek. O, z drucika kreatywnego. Wystarczy go złożyć na pół i wbić w skarpetkę. Tak? O, uformuj taki szpiczasty kształt. O, właśnie. I delikatnie go wbij naszego bałwanka pomiędzy oczami. Trzyma się? Chyba. O, pokaż. No pięknie. I teraz może uśmiech mu dorysuj markerem. Tak. Ślicznie. I narysuj mu jeszcze guziki. A na samym końcu go ubierzemy w ciepły szalik. Wykorzystując. Zobacz, ciecia. Ślicznie. A teraz, Zosiu, załóż mu szalik, żeby mu zimno nie było. Trzyma się. Zaraz go pokażemy wszystkim naszym widzom. Zosiu, zawiąż mu jeszcze szalik. Tak, jakbyś sobie zakładała szalik. Tak, dokładnie. I możesz go przewiązać troszeczkę. O. Zaraz go pokażemy, jak wygląda nasz efekt końcowy. I jest, tu ładnie, słuchaj, zrobimy tak. O, tadam! Proszę bardzo, nasz zimowy bałwanek został wykonany. No ale skoro jesteśmy w tematyce śniegu, i zimę. No to zrobimy śnieg. Tak, sztuczny. To Zosia już dobrze podpowiada, wykonamy śnieg. Ja tylko to tutaj odłożę, żeby nam nie przeszkadzało. Teraz się troszeczkę pobawimy znowu. O, sensorycznie. Kasia też nie będzie potrzebna. Będą nam potrzebne tylko dwa produkty do wykonania śniegu. A mianowicie mąka kartoflana, ziemniaczana. Tu akurat mam w dwóch miseczkach. Do miski ją wsypiemy, a zatem, Zosiu, do dzieła, wsyp. I będzie nam potem jeszcze potrzebna tylko woda. Wsyp mąkę, o, tak. Jeju, a ja jak się kurzy. Tak, to taki dodatkowy efekt. O, jest. Uuu, ale sypnęła. Okej. I teraz, moja droga, dobrze, że masz krótki rękawek, bo bym kazała ci podwinąć rękawki. Teraz będziemy dolewały... Wiesz co, ty będziesz mieszała. Dobra. Ty będziesz ugniatała naszą mąkę. Ale rękami. No rękoma, a ja będę dolewała wodę, dobrze? Tak, dobrze. Aby powstał taki, no ten śnieg w konsystencji. Proszę bardzo. Mieszaj.
Mieszaj, mieszaj, mieszaj. O, skrzypi? Skrzypi jak prawdziwy śnieg pod butami. O, jeszcze tak, jeszcze trochę wody. Tak naprawdę wody dolewamy tyle, aby po prostu nasza konsystencja była zadowalająca. Nie ma tutaj jest specjalnych taki proporcji. Jak, taki tak? Jak... Po prostu musicie wiedzieć, kiedy będzie. To jest jakby was... taki. Tak? Ten piasek, co dodaje. Podobny, prawda? Tam użyłyśmy mąkę pszenną i olej, a no, tutaj mąka taką... ziemniaczana i woda. Mamy tak? Mąkę ziemniaczaną. On musi się lepić. Nasz śnieg z produktów spożywczych musi się lepić tak, jak prawdziwy. Śnieg. Dokładnie. I ulepimy tutaj na tej miejsce, nie miejsce, tacce, o. Ulepimy bałwana. Ulepimy. Matko, dziś bałwana, Zosia. Znasz tą piosenkę? Tak. O, właśnie. Z jakiej bajki? Z Elzy. Czyli z krainy? Lodu. Lodu. Okej. Okay. I jak tam? Nasz śnieg? O, no świetnie, świetnie. Konsystencja jest... Kiedy umyję. Bardzo dobra, ale jeszcze, żeby ulepić bałwana, potrzebujemy więcej wody. O, tak. I jeszcze troszeczkę dolejemy. O, pokaż teraz. O, super. Ale się tutaj naugniatasz. Spróbujcie koniecznie wykonać śnieg. Jeżeli nie będzie go za oknem, to zawsze możecie go mieć w domu, wykonując go własnoręcznie. To co, Zosiu? Spróbuj teraz za pomocą tego śniegu w misce naszego domowego ulepić bałwana. Dasz radę? Może tak. No, to tak, musisz... O, właśnie, kulę śniegową, pierwszą ulep, moja droga, tak. Mamy pierwszą kulę. Ładnie się lepi? No, lepi ładnie, się? Ładnie. No to świetnie, o to chodzi. Tak. No, pierwsza kula jest. I teraz taką. Dobrze. Średnią. Teraz średnią, tak jak ma nasz bałwanek ze skarpetki. A potem najmniejszą. Okej. Okay. Można również do tej zabawy wykorzystać foremki z piaskownicy. Tutaj ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. O, bardziej taki no, stożkowy ten bałwan, ale naprawdę każdy z was może wykonać go według własnego pomysłu. Mi bardzo się podoba. O, można tutaj tu różne się, mniejsze kule ulepić. O. A jak rodzice pozwolą, to można się i tym śniegiem trochę porzucać. Zosia, co ty na to? Mama by pozwoliła? Nie wiem. Ona woli porządek. Ona woli porządek w domu. Rozumiem. Ale czegoś nie robi dla dzieci, moi drodzy. Okej, mamy kulę? No zobacz. Zobacz, pięknie. I ostatnia kula. Świetnie. Zachęcamy was bardzo do takich śnieg aktywności. Pada. Tak, widać, że Zosia bawi się doskonale. Spróbujcie i wy. Dziękujemy wam serdecznie i do zobaczenia. Pa. Cześć! Mam
kilogramy wdzięcznych słów. Tańczymy i bioderka idą do góry. Robimy dwa razy. I raz. I dwa. I dobrze. I teraz nóżka do góry. Raz. Do siebie i rączka w bok. I szybko na dół. Dobrze. I teraz wolno, wolno zbieramy się. I dalej raz. I powrót dwa. I trzymamy kapeluch. I na paluszki raz. Dobrze. I idziemy. Falą do tylu i raz, dwa, i trzy, i cztery, siu. Dobrze. Robimy bardzo wolno tą falę. I nóżka na paluszki, dobrze. I teraz nóżka, która z tylu idzie i raz, 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 siu, do góry. I raz, 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 i uf, dobrze. Ciągniemy, póki pięta nie pójdą do góry. Cześć! Witamy Was już po raz ostatni na naszych zajęciach tanecznych. Ze mną dzisiaj jest znowu Gabrysia, Joseczka i Adi Grzubik. Słuchajcie, pamiętacie, zawsze naszą lekcję zaczynamy od naszej rozgrzewki, ale dzisiaj nietypowo, więc robimy nasz okrzyk. Ręka. 3, 2, 1, rozgrzewka! Mam nadzieję, że Wam się uda. Robicie wszystko to, co my. Więc zaczynamy. Uwaga! Bioderka. I młyneczek. Na dole. Do góry. Na dole. Dwie, dwie strony. I drugie. Jeszcze raz. Uwaga, do góry ręce. I normalnie, na dole. I do góry. Na dole. Uwaga, i raz, dwa, trzy. I w drugą. Raz, dwa, trzy. I wycieramy okna.
Uwaga! Aferujemy i młyneczek! Na dole! Do góry! Jedne! Drugie! Jeszcze raz! Uwaga! Nasze motylki! Cały czas poszerujemy! Uwaga! Wolniej! I bioderka! Kręcimy mocno! Słuchajcie! Nasz przesko! Raz! Dwa! Trzy! O. A teraz uwaga podskoki! Ręce schodzą w dół! Uwaga! Nogi w przód! Jeszcze minutkę. Uwaga, rozkrok. Raz, dwa i młyneczek. Mocno, mocno biodereczka. Jednej. Drugiej. Jeszcze raz. Wysoko ręce. A teraz uwaga, na dole. Jeszcze i na dole, do góry, na dole, jednej, drugiej, do góry machamy, coraz wyżej, na paluszka. Uwaga, ręce w dół. Raz, dwa, trzy i stop. Super, udało się. Więc teraz przed nami ostatni już taniec. Niespodzianka taneczna. Zaraz nauczymy Was kilku podstawowych kroków. Uwaga, pierwsza figura. Szeroko palce, stajemy bokiem i robimy robocika. Raz, dwa, trzy, cztery. Rączki przed siebie, łączymy nóżki i skok do tyłu. Hop! Jeszcze jeden. Hop! Jeszcze jeden. Hop! I czwarty. Hop! Odwracamy się w drugą stronę. Znowu szeroko ręce, palce rozczapiżone. Idziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Przed siebie rączki proste i skok do tyłu. Hop! Drugi. Hop! Trzeci. Hop! I czwarty. Hop! Teraz uwaga, stajemy w rozkroku i udajemy małpki. Rączki o kolanka. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i siłacz. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Kolana, klaśnij. Kolana, siłacz. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Uwaga, powtórzę jeszcze raz troszeczkę szybciej. Trzy, dwa, jeden. Dwa razy, dwa razy, dwa razy, hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz słuchajcie, stajemy i przybijamy piątki. Jedna ręczka, złącz. Druga, złącz. Jeszcze raz, piątka, hop, piątka. Trochę szybciej i raz, dwa, trzy i cztery. Zapamiętaliście? No to spróbujemy najtrudniejszą figurę. Uwaga, stajemy w rozkroku i robimy rączki na krzyż. Hop. I jak łączymy nóżki, to rączki są na kolanach. Jeszcze raz. Krzyżak, złącz. Krzyżak i z powrotem. Krzyżak, złącz. Krzyżak, hop. Będziemy robić cztery razy, tak? Więc jeszcze raz. Uwaga, stajemy. Nóżki złączone i krzyżak. Złącz. Drugi. Złącz. Trzeci. Złącz. Czwarty. Z powrotem. Raz. Złącz. Dwa. Złącz. Trzy. Złącz. Cztery. Uwaga. Stajemy w malutkim rozkroku i zapraszamy na taniec z muzyką.
Dopłynęliśmy do brzegu. Kończymy nasz cykl ferie z MDK. Smutno? Ale czy to koniec naprawdę? Myślę, że nie. Kochani, dopóki nie będziemy mogli Was gościć tutaj w murach Miejskiego Domu Kultury i spotkać się z Wami tak face to face, myślę, że będzie jeszcze kilka okazji, przynajmniej raz na jakiś czas, żebyśmy zagościli właśnie w takiej formie online w Waszych domach. Mam nadzieję, że Wam się podobało to, co przygotowaliśmy i że chętnie będziecie obserwowali kolejne odcinki. Mam nadzieję, że telewizyjny Dom Kultury zagości w Waszych domach na stałe. Korzystając z okazji, bo mamy miesiąc styczeń, zachęcę Was do udziału w oczywiście kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie mam nadzieję, że będziemy mogli go przeprowadzić tak, jak było to co roku. 31 stycznia, wielki finał, tak przynajmniej jest zaplanowany. Będziemy tam też i Tomek, i ja, ale szukacie też przez cały miesiąc styczeń właśnie tych stacjonarnych puszek w różnych punktach, sklepach, w różnych miejscach w Wągrowcu. Tam też możecie przez cały styczeń złożyć swój datek na rzecz Wielkiej Orkiestry. Mam nadzieję, że nie żegnamy się, tylko mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia!